zawodnicy się fajnie biegają, równo, bez wskazówek. Przygotowanie na wykładzie było na tyle precyzyjnie mówione, że po prostu wszyscy biegają tak jak trzeba. Niektórzy biegają 200 na 200, drugi biegają 200 na 400. Jedyny problem taki jest, że niektórzy właśnie zbyt szybko nie odpoczywają w przerwach. No i potem nie ma widać takie wzrokowe, ja nie mierzę każdemu szczegółowo, jak porozmawiamy, nie widać wzrokowo, że jest zbyt duża różnica. To się tam kończy truchtanie i przerwę i zaczyna biec, ale to jest zbyt mała różnica, powinna być troszkę większa różnica. Pomimo to, że mieli zalecenie, że mają biegać z prędkością do 5 km. Niektórzy biegają, ale to już tak jest i trzeba po prostu kilkadziesiąt tych treningów przerobić, żeby po prostu zawodnik się umiał, żeby pewne automaty, takie nawyki i mierzenia czasu i prędkości, żeby było takie, i to taka inteligencja mięśniowa to jest tak zwana, tak? No i trzeba to przerabiać, tak? Niektórzy biegają, mają staż treningowy rok, dwa, to też jest trochę za mało, żeby po prostu wybiegać się, rozbieg. Niektórzy w ogóle nie biegali przebieżne na treningu, a przebieżka to jest podstawa właśnie, ocenienie właśnie tej prędkości biegu. Niektórzy tylko biegali, biegając, tak? My właśnie zalecamy, że w każdym treningu nawet dwa razy tygodniu robi sobie 3 razy 100 metrów, 5 razy 100, ale to nie jest jak bieganie szybkościowe, tylko dodatkowa sprawność po jakiejś tam spokojnie, po 8-10 km biegania, tak? Jest, się pobudza te włókna szybko kurczliwe, które też są bardzo ważne u długodystansowców, a nie tylko klepanie kilometrów, takich pustych kilometrów czasami. I te właśnie 100 metrówki właśnie, albo takie interwały 200 na 200 powodują, że zawodnicy biegają troszkę inną techniką. Pewne ruchy, układ ruchu zapamiętowuje i potem tak powinno być, że tam po roku, po dwóch już ta technika jest znacznie lepsza. Sylwetka inaczej wygląda, ramiona góra, dół. Aga, jak idzie realizacja treningu? 100% realizacji, super. Tak? Idealnie trzymasz się prędkości, czy przesadzasz? Idealnie, trenerze. No to dobrze, ale biegasz, rozumiem, dwusetki. Dwusetki, tak. Trener Dariusz zadowolony z podopiecznych? Tak, bardzo zadowolony, aczkolwiek uwagi zawsze się znajdą. Można by było... Jakie są największe błędy zawodników biegających? Myślę, że nie słuchają do końca trenerów i to potem kombinują za bardzo po swojemu, chcą zrobić. I spinają się. Przede wszystkim przekraczają prędkości, które mają podane. Tak? To jest chyba dla nich największy błąd, taki tutaj. Za bardzo chcą. Z jednej strony ambicja, a z drugiej strony niestety przeszkadzają sami sobie, szkodzą.